Dyrektorowi Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej imienia Wincentego Pola w Lublinie. Niestety pan Henryk Stefanek, prezydent uczelni, nie mógł być dzisiaj z nami. Musiał opuścić przed chwilą spotkanie, nas przyjął tutaj, ale dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy tutaj również dzięki wsparciu wielu lubelskich firm i podmiotów. Dziękuję bardzo miastu Lublin za wsparcie przy powstawaniu tej publikacji. Dziękuję województwu lubelskiemu, marszałkowi województwa lubelskiego. Dziękuję Lub Hotelowi, firmie Lotto, lubelskiemu lotnisku, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, OSM Piaski, firmie Consultrix i firmie Contrix oraz Grupie Ochrony Biznesu oraz również panu Dziubińskiego Kancelarii. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać wstępu, jeszcze powiem tylko, że po spotkaniu zapraszam po autografy. Jeśli będziecie Państwo chcieli nabyć książkę, widzę, że już część z Państwa ma. Dostępne są jeszcze egzemplarze, a po spotkaniu autografy od autora, pana Wiesława Pawłata i bohatera książki, pana Tomasza Wójtowicza. Tak jak mówię, żeby nie przedłużać, pierwsze pytanie, panie Tomaszu. Szczęście wisi na siatce. Trochę tajemniczy tytuł, jak mógłby pan to nam wyjaśnić? Zawsze się mówi, że w sporcie wygrywa lepszy, ale najczęściej tak się zdarza, że potrzeba jest też i łód szczęścia do tego. No i stwierdziliśmy my w gronie siatkarskim, że to szczęście jest po środku przed meczem, na siatce siedzi i kto jest silniejszy, ten przeciągnie na swoją stronę to szczęście, wtedy wygrywa mecz. Więc stąd ten tytuł, kiedyś świętej pamięci Ambroziak mi zadał takie pytanie, co z tym szczęściem, ja mówię. No właśnie są dwie liny i się ciągnie, to szczęście kto przeciągnie, ten wygrywa. Tak, najczęściej. Bardzo często tak się zdarza. Jeszcze, szanowni Państwo, w ferworze tutaj i emocjach związanych z promocją zapomniałem, ale jeszcze chciałbym poprosić o słowo pana rektora, gospodarza, więc przekazuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam wielką satysfakcję, że promocja książki o naszym wybitnym sportowcu, mistrzu olimpijskim, panu Wójtowiczu, właśnie odbywa się w murach naszej szkoły. No być może dlatego to jest spowodowane tym miejscem, ponieważ my, jak Państwo wiecie, prowadzimy również poza licznymi kierunkami, również kierunek wychowanie fizyczne. Także mamy wielką satysfakcję, że ta książka, promocja książki i obecność pana Wójtowicza ze swoimi wspomnieniami odbywa się po raz pierwszy właśnie w Lublinie, w naszych murach. To jest duże honorowanie naszych tych wysiłków na gruncie sportowym poniekąd i również teraz jest to wydarzenie bardzo ważne dla nas i dziękujemy bardzo za to, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. No nie przedłużając, oddaję tutaj głos głównym bohaterom, panu prowadzącemu.
teraz pana Wiesława do mikrofonu poproszę. Myślę, że na początek przybliżmy, skąd w ogóle wzięła się idea. Panowie znacie się już dosyć długo. W książce jest doskonale opisane, w jaki sposób zaczęła się cała ta historia. Natomiast na początek bym pana prosił o kilka zdań na ten temat. Proszę państwa, ja powiem tak. Pewne tematy robi się, bo trzeba je zrobić i okrutnie się człowiek przy tym męczy. Natomiast powiem, że praca przy tej książce była dla mnie olbrzymią frajdą, można powiedzieć przyjemnością. Z dwóch powodów. Po pierwsze, opisywałem fenomenalnego sportowca, któremu siatkówka powinna być dozgodnie wdzięczna, bo przy jego talencie, warunkach fizycznych i pracowitości on byłby wybitny w każdej innej dyscyplinie sportu, mógł być znakomitym siatkarzem. Był zresztą, ale był koszykarzem, mógł być znakomitym, piłkarzem nożnym, piłkarzem ręcznym. Postawił na siatkówkę, to zaowocowało złotym medalem olimpijskim i mistrzostwem świata. Natomiast druga strona medalu to jest osobowość. To jest to bardzo człowiek, że tak powiem, o bardzo szerokich horyzontach, z olbrzymim poczuciem humoru i potrafi celnie spuentować. Nie jest to typ gaduły, nie jest to taki, że tak powiem, duszo towarzystwa, ale jest bardzo człowiek, że tak powiem, konkretny. Zresztą to daje temu wyraz teraz, kiedy jest świetnym komentatorem telewizji Polsat, gdzie wszyscy mówią, że jego styl komentowania jest taki lapidarny, czyli trafia po prostu w pół. Dlatego też powiem, że pomimo tego, że dużo wysiłku trzeba było włożyć, żeby to, ta książka powstała, muszę podziękować panu Waldemarowi Białomusowi, który nas tutaj w zasadzie, to on nas zainspirował, dopingował nas, załatwiał sponsorów, biegał, chodził, szukał, to teraz chyba będę musiał o nim książkę napisać. Tak. Jak powstawała ta książka. Jak powstawała ta książka. Natomiast ogrom sukcesów, jaki Tomek odniósł, bo on praktycznie wygrał wszystko, co mógł wygrać. Był mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, w klubowej rywalizacji też wygrał wszystko, bo wygrał Santalem Barman. Puchar Europy, super puchar. No jedynie czuł się tylko zatruty srebrem. A to z tego powodu, że zaledwie 5 razy zdobył mistrzostwo Europy. A mistrzostwa. W związku z tym zawsze mówi, że czuje się zatruty srebrem. Wracając jeszcze do pracy nad tą książką, to ja też chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wsparli. No nie ma tu Iwonki Burtorowskiej, fotografki, która poświęciła swój czas i chodziła z nami po dawnych miejscach, gdzie Tomek się wychowywał, gdzie pierwsze kroki stawiał i tak dalej. Takie często są te zdjęcia. No, muszę też podziękować autorce projektu okładki. Ja nie Paweł, takie nazwisko podobne do mojego całkiem. A wracając jeszcze do wydarzeń związanych z tą książką, no to po prostu trzeba było odwiedzić masę siatkarzy, którzy grali razem z Tomkiem. Trzeba było porozmawiać z bardzo wieloma ludźmi, nie tylko z dziedziny sportu, ale także i sztuki. Tutaj są ludzie sztuki, którzy się wypowiadają, nawet naukowcy. Także dużo było pracy, ale bardzo przyjemne. To może zacznijmy od tych największych osiągnięć. Opisywane są tutaj może inaczej. Kariera w zasadzie, wróćmy do Lublina, bo kariera, te najważniejsze wydarzenia to znamy. Natomiast na samym początku wszystko zaczęło się w Lublinie, prawda? Tutaj w książce na początku mamy opisane to, co pan Wiesław wspomniał. Chodziliście po Lublinie z panią Brudzanowską i robiliście zdjęcia. Natomiast jak wyglądały początki u pana historii z piłką światową? No tak, początek to najważniejsze, bo zaczął się od Królewskiego, tam się urodziłem. I od tego się zaczęła moja kariera. Ale no już nie żartując, no miałem ułatwione zadanie, bo mama była siatkarką, zresztą wtedy nie tylko, bo wielu sportowców grało w różnych dyscyplinach. Mama grała chyba i w kosza, i w
piłkę ręczną i w siatkówkę. Ojciec też był siatkarzem, zawodnikiem, potem trenerem, więc ja przesiąkałem od małego to sferę i siatkówki i sportu. Uczęszczałem z ojcem, jak już zacząłem chodzić na treningi, na mecze. No i myślę, że to takie obcowanie siatkówką z bliska jakoś spowodowało, że potem wybrałem z tych kilku dyscyplin, w którym nieźle sobie radziłem, wybrałem sobie siatkówkę. Wcale bez jakiegoś specjalnego nacisku ze strony ojca, ale myślę, że był bardzo szczęśliwy, że poszedłem tą jego ścieżką, czyli w siatkówkę. No i tutaj te podstawy wszystkie, które są najważniejsze w sporcie, czyli te wszystkie techniczne odbicia w siatkówce, zwłaszcza gdzie no, jest dość trudno odbicie palcami precyzyjne. To wszystko chyba się tam właśnie odbywało, jak dorastałem na sali, na tych treningach, na meczach z ojcem. To tysiące odbić o ścianę w formie oczywiście zabawy. Czy z bratem, czy indywidualnie o ścianę, czy to kosza, odbijanie obrącz. To wszystko zaliczyłem, natomiast potem już od szkoły średniej, tak jak to się zaczęło, na poważnie, bo zostałem wybrany do drużyny szkolnej przez mojego profesora od WF-u, pana Kleczkowskiego. No i tam zaczęła się już taka na troszeczkę poważniej zabawa siatkówkę. Potem AZS połączył się z MKS-em, więc tutaj już zacząłem grać na boiskach drugoligowych. Dla mnie to tak jak potem do reprezentacji wejście, to tak do tej drużyny drugoligowej, to mi się wydawało niemożliwe, no ale udało się. No i potem się tak potoczyło jak książkowo, czyli juniorzy, powołanie do reprezentacji juniorów, szerokie kadry, te dalsze grupy, bo tam była masa młodzieży. To wszystko się odbywało na Mazurach. Selekcje, potem awanse z grupy do grupy, coraz wyżej. Potem się znalazłem w reprezentacji polskich juniorów. No i pierwszy przedsmak tego zatrucia srebrem, wicemistrzostwo Europy juniorów w Barcelonie w 1971 roku, to był pierwszy taki sukces mój, dla mnie ogromny, bo to już była reprezentacja, już mimo że w juniorach, ale też i medal. No i następne już potem przyszło powołanie do reprezentacji, mimo że jeszcze mogłem grać w reprezentacji juniorów. To trener Wagner jednocześnie powołał mnie do reprezentacji seniorów i ściągnął do seniorów, bo stwierdził, że będę tu bardziej przydatny i jest reprezentacja seniorów ważniejsza niż juniorska, więc przy drugich mistrzostwach Europy juniorów zostałem w trakcie ściągnięty na obozy reprezentacji narodowej seniorów. No i tam też długo nie czekałem na pierwszy sukces, bo w 73 zostałem powołany, w 74 mistrzostwo świata. Więc tu w młodym wieku, bo 21 lat już zostałem mistrzem świata, potem w 76 mistrzostwo olimpijskie, w trakcie właśnie te wicemistrzostwa Europy. Także to tak wyglądały te moje początki kariery. Tu jeszcze pan Paweł wspominał już nie tylko o wątkach sportowych, ale też o postawie pana. Mnie w tej książce bardzo interesują właśnie te wątki, w których podejmuje pan bardzo trudne decyzje, jak według mojej oceny bardzo trudne decyzje jako młody człowiek, bo mam na myśli tutaj
powołanie do wojska, czy później tą sprawę z reprezentacją, kiedy decyduje się pan zrezygnować z dalszej gry. Jak dla pana, jako młodego człowieka, ta perspektywa, te decyzje, czy były takimi świadomymi, mocnymi decyzjami, czy to poniekąd wypływały z sytuacji, z chwili, jak to u pana wtedy wygląda? Ja myślę, że to wiele czynników zaważyło, że z tym wojskiem, może no, muszę powiedzieć, po zdobyciu złotego medalu na olimpiadzie, że graliśmy w Świdniku, ja pracowałem w WSK Świdnik, więc byłem zatrudniony i tam pierwszego chodziłem do kasy, ale przepustkę miałem. No innej wtedy metody nie było. Nie było zawodowstwa, nie można było płacić za sport, więc trzeba było kombinować. I w związku z tym, że byłem niezbędny do produkcji helikopterów jako jeden z lepszych fachowców, byłem reklamowany w wojsku. Z komisji dostawałem, nie przyjmowano mnie do wojska, tylko reklamowano, dlatego że musiałem pracować w WSK. No i tym większe zaskoczenie, bo brakowało mi tej ostatniej komisji, już potem do rezerwy przeniesienie. Tym bardziej, że już po tym euforii, po tym złotym medalu olimpijskim, wielkie święta, nie upłynął miesiąc, kiedy dostałem powołanie do wojska, więc nie mogłem uwierzyć szybciutko do naszych władz klubowych, żeby reklamowano. A tu się okazuje, że nie, że te reklamacje już nie przejdą, bo jest wyraźny rozkaz Warszawy. I się okazało nieszczęśliwie dla mnie, że Legia, czyli wojskowy klub, wziął na trenera zespołu klubowego Jerzego Wagnera, który zrobił listę zawodników, którzy byli potrzebni, dał kartkę jakiemuś generałowi, który odzwonił dookoła te komisje wojskowe, no i trzeba wcielić najlepiej wtedy. Najtaniej wychodziło, bo wcielenie do wojska nie trzeba płacić. Odbywał na Legii w Warszawie służbę, no i grał za darmo. No to myśmy z ojcem zrobili naradę rodzinną, a jeszcze mój brat młodszy też grał w Świdniku, więc w trójkę byliśmy związani ze Świdnikiem. Zrobiliśmy naradę, no bo faktycznie to taka znienacka wiadomość. Tak, bez żadnych rozmów, bez niczego, tylko na rozkaz, więc nas to już strasznie podnęło. A drugie, no zaczęliśmy myśleć, tutaj ojciec z bratem w Świdniku, jak uratować mnie, bo w Świdniku zaczęliśmy nieźle grać, zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski, więc tu z roku na rok coraz lepiej wyglądało. Postanowiliśmy uratować, no byliśmy związani z regionem, z Świdnikiem, z Lublinem i nam się wydawało, że takie przejście bez żadnych rozmów, no, nie wyglądało to dobrze. No i rozpoczęła się walka, gdzie ja no, musiałem się zameldować w jednostce, więc tutaj przy Racławickich i Kraśnickiej się zameldowałem w wojsku. No to tak właśnie mówię, miesiąc po olimpiadzie. No i co się okazało? Nie było butów, munduru, wszystko za małe. Więc chodziłem sobie po cywilnemu. Dzień dobry, mówiłem wszystkim tam dowódcom. No ale postanowili wszyscy ze mnie zrobić żołnierza. Postarano się uszyć mundur. Znaleźli wszystkie te atrybuty żołnierskie. Przysięga i no, pilnowali mnie, więc siedziałem koszarach. Ojciec wywalczył jedno, że
można było od czasu do czasu potrenować, więc Awia Świdnik przyjeżdżała tutaj do Koszar, tam była sala, więc trenowaliśmy, albo od czasu do czasu jak dostawałem przepustkę. Ale jak zacząłem występować w meczach z Awią, więc się zdenerwowali w Warszawie. Powiedziano, że tak nie może być, kazano przypilnować ostrzej, bez przepustek. No i zaczęły się kłopoty z graniem. No ale mimo wszystko nie rezygnowaliśmy, bo przeczekamy wojsko i będziemy dalej. Zostaniemy w Lublinie, będziemy grać w Świdniku. No i zdarzył się ten nieszczęsny wypadek pod Lublinem, gdzie zginęło dwóch kolegów z drużyny. Trzeci był mocno połamany, także wyłączony z gry. Czwarty kierowca też. No i w sumie przez nieszczęśliwy wypadek drużyna się prawie rozleciała, bo ja jako, można powiedzieć, piąty też nie byłem w pełni dyspozycyjny. No i tutaj to upłynął, bo tak mówimy w skrócie, upłynął już jeden sezon. No i na drugim sezonie już inne rozmowy były, bo po pierwsze klub Legia zjawił się w Lublinie na rozmowy. Drugie to też, tak jak powiedziałem, ten wypadek spowodował to, że szanse nasze absolutnie zmalały, żebyśmy odgrywali jakąśkolwiek mocniejszą rolę w lidze. Więc tutaj postanowiliśmy znowu narada rodzinna i postanowiliśmy zgodzić się na warunki te warszawskie. Więc ja, ojciec i brat przenieśliśmy się do Warszawy. Także to była taka decyzja, jedna z tych ważniejszych w moim życiu. Ja jeszcze za chwilę chciałbym przejść do wątku japońskiego, bo to jest też taki motyw, który w tej książce się przewija, a też bardzo interesujący jest, gdzie w Japonii witano pana jak, to jest napisane, jak gwiazdę rocka. Natomiast zanim do tego przejdziemy, jeszcze mam pytanie do pana Pawłata, który, jak to jest napisane w programie, w swoich felietonach Brudka Piłka, których ukazało się blisko 1000, publikuje tutaj o lubelskim sporcie mnóstwo informacji. Natomiast chciałem zapytać, jak przebiegała praca nad tą książką, w jaki sposób ona powstała. Może troszkę jakby pan jeszcze bardziej mógł to przybliżyć. Na pomysł książki wpadliśmy kiedyś w gabinecie tutaj obecnego pana Waldemara Białogąsa, który był wówczas doradcą prezydenta Lublina do spraw sportu. I on tak coś przeglądał mi: słuchaj, ty już tyle tego napisałeś o Tomku, że ty już masz pół książki gotowe. Ale to tak się mówi, bo faktycznie dużo było tego, ale nie aż tyle, aby książka powstała. W związku z tym zaczęliśmy zbierać różne materiały, różne teksty, różne wycinki, różne to wszystko, co było potrzebne do tego, żeby to jakoś wyglądało. No, dużym ułatwieniem było to, że Tomek był blisko. W związku z tym spotykaliśmy się u niego w domu i godzinami on opowiadał, a ja po cichutku to spisywałem wszystko, co on opowiadał. Także wiele takich opowieści, które powiedzmy sobie w tej książce są zawarte, między innymi o tym wątku japońskim, o którym tutaj Kamil wspomniał, no też wynikło z tego, co on opowiada. Mało tego, on ma, mało kto wie, olbrzymie, jak na nasze warunki, on to sam nazywa Izbą Pamięci, jest tam zgromadzonych masę jego trofeów, oczywiście masę. Tu w tej książce są zdjęcia tego, że tak powiem, muzeum, gdzie są wszelkiego rodzaju medale, puchary i wiele innych rzeczy. I też ma tam właśnie znalazł masę pism japońskich,
które opisywały jego karierę. Jak ona się toczyła, bo trzeba wiedzieć, że w Japonii ten sport jest bardzo popularny, a przecież nawet Japończycy byli mistrzami świata. Mistrzami olimpijskimi. W związku z tym często tam się odbywały różnego rodzaju zawody, szczególnie Puchar Świata, gdzie reprezentacja Polski była częstym gościem. No i oczywiście ze swoim liderem Tomaszem Hunkiewiczem na czele. Także, że oni opracowywali, nawet opracowali w tej książce, jest tutaj horoskop specjalny dla Tomka. To opisane jest tam wszystko, co znaczy lewa brew, co znaczą usta, co i tak dalej, i tak dalej. No a od fanów i fanów opędzić się nie mógł. W związku z tym, no, jego popularność tam była szalona, trzeba przyznać. Oni nawet przyjeżdżali do Polski, tutaj robili w Polsce reportaże. Oto zdjęcia. Także do tego wszystkiego trzeba dotrzeć, bo mało kto o tym wiedział. Ale przy pracy nad książką właśnie te rzeczy zaczęły się tutaj pojawiać. No i wszystko to tutaj w tej książce zostało zawarte. No nie powiem, że nie wymaga to dużo czasu, bo to rzeczywiście praca jest, że tak powiem, benedyktyńska przy takich rzeczach, no ale jest też bardzo przyjemna, jak już wcześniej mówiłem. Także tutaj, że tak powiem, te wszystkie dokonania, które Tomek ma na swoim koncie, bo muszę przypomnieć tutaj naszym młodych ludzi jest, że oprócz Mistrzostwa Olimpijskiego, Mistrzostwa Świata, Puchara Klubowego, Puchara Europy i Super Pucharu, Tomek był też mistrzem Polski, wicemistrzem Polski, dwukrotnym bodajże brązowym medalistą Mistrzostw Polski. No i oczywiście z tych największych dokonań to świadczy o jego wielkości, że został wybrany przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej do grona 8 najlepszych zawodników XX wieku. Poza tym trafił do Galerii Siatkarskich Sław, gdzie trafiają tylko najwidniejsi. To jest Hollywood w Stanach Zjednoczonych, tam jest ta akademia, to jest kolebka światowej siatkówki. Także no, zdecydowanie to jest największy siatkarz, jaki w Polsce był, a nie tylko w Polsce, tylko na świecie, bo jego kolega, z którymi ja rozmawiałem, dlatego jak tam mnie pyta, jak ta praca wyglądała, to ja jeździłem, rozmawiałem z jego kolegami, ze Skorkiem, z którymi on razem grał. I oni twierdzą, zgodnie, że takiego siatkarza jak Tomasz Wójtowicz to nigdy wcześniej nie było i do tej pory nie było. On mówi, że wyprzedził w tym czasie, kiedy on grał, to wyprzedził epokę. Oni mówią, którzy w siatkówkę grać potrafili i coś tam w życiu wygrali. Prawda? Także że tutaj to ja myślę, że te wszystkie splendory, które na Tomka spływały, to są jak najbardziej zasłużone. A druga sprawa to jest jeszcze taka, że jest też rozdział włoski, gdzie powiedzmy we Włoszech też piękną kartę Tomasz zapisał, ponieważ no, nie dość, że doprowadził Santal Parma do zdobycia pucharu i superpucharu, był też najlepszym zawodnikiem Ligi Włoskiej. Szczerze mówiąc, potem trochę ubolewał, że myśmy tych Włochów grać nauczyli, no bo oni potem nas zaczęli trochę lać, ale to jest inna sprawa. To w takim razie ja bym prosił też pana Tomasza o kilka słów na temat tego japońskiego wątku, tej popularności, jak to wyglądało. Zaraz po Beatlesa. Nie, faktycznie wtedy, w tych moich czasach, bo jeżeli teraz oglądamy, Japończycy do tej pory Puchary Świata mają jakby obstawione u siebie organizacje, ale no, robiąc, transmitując te mecze widzimy, jak na trybunach w tej chwili jest pełno, jak gra drużyna japońska, czy żeńska, czy męska. Natomiast na pozostałe mecze bardzo niewiele Japończyków przychodzi. Wtedy było inaczej. Wtedy na każdy mecz, na każdym turnieju od rana do wieczora były tłumy ludzi na halach, a hale. No myśmy się dorobili dopiero teraz tych dużych hal, wtedy 40 lat temu w Japonii było pełno takich, po 20 tysięcy nawet ludzi przychodziło. No i faktycznie na siatkówkę był wielki szał, no zwłaszcza młodzieży i to żeńskiej. Dużo dziewczynek, dziewczyn.
bardzo przeżywających. Każde tam spotkanie dotknięcie to był duży pisk. Zresztą chyba jest jakieś zdjęcie, gdzie dają autografy, jest tłum jakby młodych Japończyków chcących autograf. I faktycznie nie można było przyjechać. W hotelach czekały, trzeba było przemykać, no, też w obstawie, bo naprawdę jeździliśmy po całym świecie, ale nie było takich kibiców, znaczy w takiej ilości, tak przeżywających jak w Japonii. W książce mamy też rozdział, który nazywa się Okiem Eksperta. Mówimy tu o Pana Oko Eksperta, tak? Jako ekspert komentuje Pan tę siatkówkę. Chciałem zapytać, może nie tyle zawodowe rozgrywki, natomiast to, w jaki sposób młodzi ludzie teraz przygotowują się, jakie są perspektywy, jak to wygląda wśród młodzieży, jeśli chodzi o siatkówkę. Tutaj jesteśmy na WSSP, która też kształci młodych ludzi, którzy mają uczyć sportu. Jak w Pana ocenie wygląda w tym momencie, w perspektywie troszkę też Pana doświadczeń, te możliwości i sytuacja młodzieży w siatkówce w tym momencie? W siatkówce nie jest źle, bo w juniorach, kadetach, w tym młodym wieku mamy wielkie sukcesy, zwłaszcza męskie, ale i dziewczyny są dość wysoko i też tam coś znaczą. Natomiast chłopaki to jest czołówka, zresztą teraz mamy przykłady, jak nasz zespół juniorski nie przegrał bodajże 60 kilku meczy po kolei, wygrał Mistrzostwo Świata, a teraz widzimy ich w drużynie męskiej. Także to wszystko się toczy prawidłowo, natomiast my zaczynamy jeszcze niżej. Tu mamy Krzysia Pańczuka, który jest prezesem Okręgowego Związku Piłki Siatkowej i mógłby więcej na ten temat powiedzieć, natomiast cała ta polityka naszego Polskiego Związku Piłki Siatkowej polega na tym, żeby jak najszersze grono młodzieży uczestniczyło w szkoleniu. Także zaczyna się od podstawówki, gimnazjum, liceum. Tak jak mówimy, jak najszersza podstawa takiej piramidy, to lepiej. I to jest objęte już szkoleniem takim, gdzie z pomocą też są pieniądze od państwa, idą na to. Staramy się, żeby jak największe grono młodzieży zaczynało. To chodzi o to, żeby z grona, nie wiem, miliona zawodników, zawodniczek wybrać ileś tam takich, którzy, bo to nie jest łatwa, nie jest łatwe zamierzenie, żeby wytrwać w sporcie do końca swoich dni kariery, bo to jest trudna, sport zawodowy jest bardzo trudny do wytrwania i mówimy, że sport to zdrowie, to tu mamy kilku kolegów, gdzie są byłymi zawodowymi sportowcami, mogą coś na ten temat powiedzieć ze mną włącznie, jak to z tym zdrowiem jest. Natomiast tutaj te początki są bardzo ważne i odsiewa się wtedy tą młodzież, która ma taki charakter, że chce wytrwać, że robi kolejne kroki do przodu, że ileś tam lat już trenuje i z tego wybiera się coraz mniej, no bo to najlepszych się wybiera, żeby potem to doszło do reprezentacji właśnie najpierw kadetów, juniorów, potem seniorów. I my chyba jak na razie stoimy nieźle pod tym względem, patrząc na inne dyscypliny, przynajmniej w sporcie drużynowym, to w tej chwili pojawiła się jakaś luka. U nas jest w tej chwili, myśmy mieli już ciężkie czasy za sobą, te lata 80., 90.,
zawsze 90. Ale tu wygląda na to, że no, robimy prawidłową robotę z młodzieżą i mamy ciągły dopływ tej utalentowanej młodzieży, także możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ja myślę, że ta książka też jest takim przykładem, że solidna i ciężka praca w sporcie daje efekt bardzo dobry i też mam nadzieję, że to też wpłynie trochę na poprawę i na rozwój sytuacji. Szanowni Państwo, czy może macie Państwo pytania do dzisiejszych bohaterów, do autora i bohatera książki? Wojsko zorganizowało Ci w czasy, nie? Byłeś w tej Legii bez czasu. Jakim cudem Ty znalazłeś się w tych Włoszech? Czy to były jakieś perypetie, bo to wiadomo, jakie czasy były? Jak można było z wojskowego klubu przejść do włoskiego klubu? No tak, wyglądało to nie za ciekawie, bo nawet przecież cywile tam wtedy, w tych czasach, bardzo trudno było uzyskać paszport na wyjazd. Natomiast był ten przepis, co obowiązywał wszystkich, nie? 30 lat trzeba było skończyć. Modlić się jeszcze zdrowie, żeby można było po tej 30 można było jeszcze grać czy biegać. I oprócz tego, bo znając te wyjazdy kolegów starszych, jak Hedek Skorek, Olek Skiba, po prostu przechodzili do rezerwy i w jakiś tam sposób dostawali pozwolenie. I ja to samo, no. Nie byłem jakimś ogromną szarżą, bo ja byłem starszy sierżant. Wielu tajemnic wojskowych chyba nie miałem, więc się zgodzili. Nie znałem. Zgodzili się na to, że oczywiście po rozmowie z odpowiednimi ludźmi trzeba by, jakie mam plany tam grając, dostałem pozwolenie na wyjazd. Po prostu to samo, zostałem przeniesiony do rezerwy i z tej strony jakoś nie miałem trudności. Ale jak zwykle trzeba było wszystko, no, masa papierów i wyjazdów. Kto wtedy pamięta te czasy, to wie, że każdy wyjazd taki, jeszcze w ogóle grając gdzieś na wyjazd na zachód, tak jak mówiliśmy, to jeszcze były to rzadkie rzeczy. No teraz to się ci młodzi zawodnicy, którzy już mają możliwość, jeżeli są na tyle dobrzy, że kluby zachodnie ich chcą i chcą angażować i płacić kontrakty, to pewnie z niedowierzeniem chyba dowiadują się, że kiedyś była bariera 30 lat, kiedy można było dopiero pojechać i jakby zaczynać tą drugą karierę. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do bohaterów dzisiejszego spotkania? Wielki mistrz broni, szanowni Państwo. Może nie pytanie, a takie kilka zdań uzupełnienia, a mianowicie. Szkoda, że może nie czytałem jeszcze książki, nie słabie, ale nie wiem, czy się pojawiło. Wtedy mistrzowie świata, Polacy, mistrzowie olimpijscy, wicemistrzowie Europy. Co to znaczy? A to znaczy, że to piłka siatkowa w Polsce była wtedy bardzo mocna, a później troszeczkę był dołek, teraz znowu mamy mocno. Do czego zmierzam? Co chcę powiedzieć? I wtedy zająć trzecie miejsce Ani Świdnik w lidze. To jest wielki wyczyn. I tu było powiedziane bardzo krótko, lakonicznie. Ja chcę tylko uzupełnić i dodać. Tomek, potwierdzaj lub nie potwierdzaj, mów tak lub nie. Wtedy było tutaj ze względu na pana Waldemara, byłego wicestarosty, Świdnika, długoletniego dyrektora, mówię, żeby to widzieć, jak budować ten zespół na mistrza Polski, czy nawet na brązowego medalistę mistrzostw Polski Ligi, naszym teraz plus Ligi. Mówię też do młodzieży, która oglądałem się do tego, panie rektorze, które podsypiają, co trzecie osoba patrzy w komputer. Też jest to niepokojące. Czy pan, legenda światowej siatkówki, Wójtowicz jest nudny? Ja mogę być nudny, ale powiem jedno zdanie. To było budowane Agia Świdnik na mistrzostwo Polski. Tak by mówił.
I już był dogadany. Nawet ja między innymi dogadywałem swojego kolegę, naszego rodaka z Poniatowej, Zbyszka Jeszczykiewicza, który gra w dywersowym. Precyzyjnie przeszedł w 70 roku, pół roku tam na studiach i przeszedł ten był pierwszy transfer w Polsce, PRL i w polskiej siatkówce za 100 tysięcy złotych, tak na marginesie. Tak na marginesie, bo dokładnie to widziałem. I Zbyszka Jeszczykiewicza namawiałem, że przyszedł do Agi Świdni i już był przygotowany, nawet powiem, Tomek potwierdzał, nie potwierdzał, nie muszę potwierdzać, na liście dziekańskiej, na Wyższej Szkole Inżynierskiej był Karabaszmar. I wtedy tylko był problem rozgrywającego. I wtedy już było to mistrzostwo Polski bez problemu. To jest tak, mówię o tym, że to gdzieś w historii zostało. Agia Świdni, mistrz Polski. Tamty czas, bardzo wielki czas polskiej siatkówki, a tak tylko brązowy medalista mistrzostw Polski. Ale też to są gratulacje i gratulacje dla Tomka, że z tego brązowego medalu wyszedł na tak, tak wielkie wody. Tomku, ja bym zapytał, może tutaj szczególnie młodzi by się dowiedzieli, bo twój trener, pierwszy kadry, to Kat, Wagner Kat. Ty jako młody zawodnik trafiłeś jako junior, czy miałeś jakąś taryfę drogową? Przepraszam, pytał się Janusz Pożak, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Proszę Państwa. Brawo. Tego mówię. Oczywiście. Mistrz Polski, reprezentant Polski, jeden z pierwszych kolarzy zawodowych Polski jeżdżących na Zachodzie. Proszę się pokazać. Nie miałem, wręcz odwrotnie. Ja się musiałem starać, jeszcze więcej przerzucać niż moi starsi koledzy, którzy nieraz mi tam dawali do poniesienia parę kilogramów. I już, wiesz jak kiedyś to było, jak młody przychodził do zespołu, także te krzczy, wszystkie bagaże, piłki trzeba było zasłużyć, żeby potem można być takim prawdziwym na równi kolegą ze starszymi. Także nie, trener Wagner ode mnie wymagał bardzo dużo, zresztą od wszystkich. Drużyna była przecież prawie jego kolegów, bo on skończył jako zawodnik, a koledzy jeszcze dalej grali. I ja tylko przyszedłem jako taki młody i rybaczewski, Mirek. No i we dwóch tą taką czarną pracę to myśmy robili. Także nie było żadnej taryfy ulgowej. A czy miałeś, Tomasz, pokusę zostania trenerem? Ty co? Pokusę zostania trenerem, bo skoro miałeś kartę trenera, sam byłeś zawodnikiem najwyższej klasy. I czy była taka oferta, czy pokusa, czy nawet jakiś tam styczność z tym statusem trenera? O tym myślałem oczywiście, bo przecież kiedyś kończy się ta kariera zawodnicza i potem kawał życia tylko z tą piłką, siatką, a potem co robić, co dalej. Ale nie każdy ma chyba takie roli psychiczne do tego, żeby zostać trenerem. Ja próbowałem z młodzieżą, jeszcze włoską młodzieżą, zapanować nad nimi, więc stwierdziłem, że się nie nadaje, bo albo ucho było naderwane, albo jakieś inne metody, gdzie we Włoszech nie do przyjęcia były, zresztą teraz w Polsce też nie. Więc tutaj stwierdziłem, że nie. Uczyć też nie za bardzo, bo mnie jakoś to szybko przychodziło i wydawało mi się, że to każdy tak powinien szybko łapać. Więc to wszystko wychodziło na to, że chyba nie nadaje się. Oprócz tego widziałem mojego ojca na ławce, Wagnera, jak trenerzy przeżywają siedząc. Ja wolałem być na boisku, aniż na tym nie można było pomóc. I stwierdziłem, że raczej chyba sobie odpuszczę zawód trenera. Zanerwowo, oprócz tego chyba miałem dość takiego trochę cygańskiego życia, ciągle w podróżach, w autobusach, pociągach, samolotach.
trenerów, którzy zmieniają co chwilę kluby, więc też nie osiadają gdzieś tam na stałe, tylko jeżdżą często po jednej, po dwóch porażkach zwalniani, szukają drugiego klubu. To jakoś mnie to odstręczyło od tego. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? A jeśli nie trener, jako trener praca, to może aktorstwo, bo tutaj też w książce wątek aktorski się pojawia. U boku Zbigniewa Zamachowskiego rola. Nie, jeszcze miałem wcześniej rolę w filmie Kata. Miałem dużą rolę, kiedy jest to do zobaczenia. Gdzieś w czasie treningu ja odbiegam od grupy, siadam pod drzewem, no i tam strasznie zmęczony dyszę, cały spocony. To takie ze zbliżeniem. Więc tutaj taką tą pierwszą rolę zagrałem. Oczywiście to było na potrzeby filmu, tak sobie reżyser wymyślił. Zlali mnie najpierw olejem, potem wodą, żeby wyglądać na bardzo spoconego. Oprócz tego, jak ja bym chciał odpocząć pod drzewem przy tenerze Wagnerze, to już bym mógł sobie tam siedzieć do końca życia pod tym drzewem. Już bym nie wrócił do reprezentacji. A drugi epizod to faktycznie ze Zbyszkiem Zamachowskim, no taką miałem rolę kierowcy i obstawiałem ważną osobę i musiałem na Zbyszku nawet zastosować siłę fizyczną, go tam lekko potrząsnąć. No oczywiście to jest wszystko teraz bardzo króciutko, ale tam kilka dni zeszło na tym, żeby to wszystko nakręcić. I pamiętam, jak nie wiem, wziąłem go i chciałem właśnie tak potrząsnąć. Reżyserowi się to nie podobało, bo to za delikatnie, a Zbyszek jest taki, a ja tam o metr wyżej. Więc mówię, uszkodzę go. Ale na to Zbyszek mówi, nie przejmuj się, mówi, to mnie już tylu targało, że może spokojnie i to mocno począć, nic się nie będzie działo. No i już potem następne te klapsy wychodziły lepiej. Ale chciałem zapytać, czy ostatecznie ten pierścień z galerii Sław do Ciebie dotarł już we właściwych rozmiarach i może byś opowiedział, jak przyjechałeś właśnie, żeby znaleźć się jako pierwszy pożądz, jak może Państwo miałeś w sobie. Może ten na początek właśnie ta galeria Sław Siekarski to jest miejsce, gdzie Amerykanie wpadł na pomysł właśnie z tą siatkówką. To jest ta kolekta, gdzie powstała siatkówka. I tam utworzono galerię Sław. Zresztą Amerykanie mają i w koszykówkę galerię we wszystkich dziedzinach sportu różnych. I są bardzo cenieni. No i przez długi okres czasu to było zamknięte tylko dla Amerykanów. I postanowili się otworzyć na świat i przyjmować do tej galerii też zawodników spoza Stanów Zjednoczonych. No i w pierwszej teraz zaproszenie przyszło do mnie i do zawodniczki chińskiej jako kobiety i Platonow jako trener, czyli rosyjski trener siatkówki. Byliśmy pierwsi na świecie spoza Amerykanami, którzy się tam pojawili. No i dostaliśmy zaproszenie, oczywiście ja też poleciałem do Stanów Zjednoczonych, do Bostonu, w Bostonie. No, tam są takie kilkaetapowe przechodzenie, wtedy było przynajmniej. Przechodzenie przez granicę na lotnisku. Pierwsze to punkt taki emigracyjny, tam podobno straszyli, że jest bardzo skrupulatnie sprawdzają, więc to już
Szczęśliwie przeszedłem, zadowolony. Podchodziliśmy tam, celnicy stali przy takich stołach, no i tam tłum przechodził. Od czasu do czasu pokazywali palce, wyławiali z tego tłumu i patrzę, że ten celnik pokazuje na mnie. Podszedłem, no i okazało się, że jakoś podejrzanie wyglądałem, więc przeszukano mnie absolutnie. Witamy pana marszałka. No i zostałem tam doszczętnie, tak jak mówię, nawet zaglądanie i buty i próbowanie oderwania obcasa, czy czasem czegoś nieschowanego nie miałem. Wyjaśnienia, no, skończyło się na tym, że organizatorzy całe szczęście, że po mnie wyjechało tam dwie osoby chyba i jakoś to wyjaśnili sprawę, dlaczego ja się... Aha, jeszcze ich zastanowiło, że ja miałem wizę, bo chyba ciągle tam dwóch dni czy trzech została załatwiona do Stanów, a wiadomo, że tam nie tak łatwo było dostać. I to też dla nich było podejrzane, no ale zakończyło się to wszystko w porządku. Natomiast już w czasie uroczystości tam są wręczane sygnety. No i przy miarce takiej oficjalnej na oczach właśnie zebranych gości nie mogłem wsunąć sygnetu na taryc. Oczywiście wcześniej podając, te wszystkie miary musieliśmy podać wcześniej. I tam chyba nastąpiła jakaś pomyłka, okazał się za mały. No ale wszystko potem jeszcze raz miara na miejscu tam w Stanach i dostałem, został przysłany już w rozmiarze właściwie sygnał. Tak to się skończyło, ale jest sygnał. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Zmierzając powoli do końca, jeszcze mam pytanie do pana Pawłata. O to, czy podczas przygotowania tej książki powiedział się pan czegoś zupełnie nowego. Wspominałem o tych wielu publikacjach, natomiast czy było coś takiego szczególnie ciekawego i szczególnie czego o czym wcześniej pan nie wiedział? I co szczególnie mógł pan polecić tutaj gościom, którzy mogą teraz z tą książką się zapoznać? No, jeśli chodzi o nowości, to w zasadzie tak, to trzeba by może napisać drugi tom, bo stale czegoś nowego się dowiaduję. Ale czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się od znanego zawodnika, a dzisiaj komentatora, Wojciecha Drzyzgi, jak oni postrzegali Tomka po przejściu do Legii. Otóż on, wybitny zawodnik, wtedy też przychodził. W jednym roku przyszli obaj i mówi tak, że jemu ktoś namówił Tomka, żeby przyniósł do szatni swój medal olimpijski i medal mistrza świata. Ja byłem mistrzem Polski juniorów. Jak zobaczyłem te medale, to już mi było dobrze. Ale potem przyszło do treningu i mówi tak, że na początku to on się to kabał, ale jak go zobaczył na treningu, to on go jeszcze bardziej się bał. Bo mówi tak, jeżeli trener jakieś ćwiczenie wyznacza, na przykład trzeba w rogu ustawić materac i tam na 10 razy trzeba trafić, no to Tomek trafiał 10 na 10, a ja mówi tak, mówi 3, 4, raz blok, raz wałów, mówi, po 3 latach mówi, no Tomek może trafiać 9, a ja 4. Mówi, taka to była różnica. Dlatego oni wszyscy podkreślają, że ta różnica umiejętności, po prostu, to antycypacja tak zwana, co w sporcie jest bardzo ważna, to Tomek no, przerastał ich po klasę, wszystko. Sami ci sportowcy podkreślają, że no niestety, ale tak było. No, dowiedziałem się też o umiejętnościach narciarskich Tomka, bo nie podejrzewałem go, że on tak szusuje nigdy. Ale dopiero koledzy opowiedzieli, że no, miał epizod narciarski Tomek. Nie wiedziałem. No nie wiedziałem, tak. I... Wiem, że szkole na lepiej jeździ, ja bym z tego zaprosiłem. Tak. Tomek też się okazało, że jeździ, tylko że z góry zjeżdżał na biegówkach i skończyło się to utratą zegarka marki Seiko i wycięciem paru chodników.
od tamtej pory nic. Także z różnych takich rzeczy, a z takich rzeczy, no dowiedziałem się dużo rzeczy takich rodzinnych, o których nie widziałem, to szczegółowo, to córka mi coś opowiedziała, to powiedział mi syn, to powiedział mi brat, takie różne historie, o których no, nie wiedziałem, a gdzieś tam dla Tomka to było oczywiste, no bo on wiedział, no ale to tak bywa przy takich biografiach, że stale ktoś coś dopowie, człowiek nie wie, ale po to są ludzie, po to jest język, że trzeba to wiedzieć. A potem trzeba jeszcze to jakoś tam w miarę składnie opisać. A jak się uda, to już się spełnia szczęście. Trener Wagner słynął z modlitw treningów, prawda? Chciałem zapytać, jak wyglądał u Was w okresie przygotowawczym, na przykład cykl tygodniowy treningów? Ile było dziennie, godzin treningów? Jakie obciążenia, ile na siłowni, ile z piłką? Coś na ten temat może przybliżyć młodzieży, jak to wygląda, żeby został mistrzem? Jak wyglądały cykle, ja może tak bardziej ogólnie odpowiedzieć, bo szczegółów już w tej chwili, ile kilogramów na jednej serii, ile podnosiliśmy, to nie za bardzo wiem, że ciężko było, ale ilościach to w tej chwili no już to tyle lat upłynęło, że może nie pamiętam. Natomiast no, przygotowanie przede wszystkim były inne zasady siatkówki. Grało się z przejściami, więc to wydłużało bardzo mecze. Trzeba było mieć taką wydolnościową kondycję, gdzie wytrzymywało się, nie wiem, 3 godziny czy 4. Wytrzymywało się mecz z jak najmniejszym jakby obniżeniem poziomu tej swojej formy. Czyli kondycji i jeżeli tracisz kondycję, to nie tracisz umiejętności techniczne. Mniej więcej wyglądało to tak w tych przygotowaniach, bo bardzo często w Zakopanem, no co roku na pewno w COSie byliśmy, że na przemiennie mieliśmy wyjście w góry i to trwało po kilka godzin, a potem zejście z gór i po południu na sali, a na drugi dzień znowu były treningi siłowe, czyli ciężary, skakanie z obciążeniem. Mieliśmy takie słabe do tej pory wspominane pasy z takimi nabojami jednokilogramowymi wsadzanami. Wyglądaliśmy jak myśliwi w górach, tylko bez dubeltówek. I tam były obciążenia do 12 kg. Z tymi obciążeniami biegaliśmy po górach. No, to mówię, to gdzieś trwało 6-7, zależy jak daleka była trasa, ile godzin można było z tym, że trzeba jedno powiedzieć, że na szlaku, jak się, nie wiem, dla turystów tam były wpisane czas przejścia, nie wiem, to trwało 2 godziny, to myśmy 45 minut to pokonywali, więc całkiem inna była szybkość. No i potem treningi na hali, tak jak mówię, najpierw te najcięższe przygotowania to były ta podstawa, to była kondycja, a potem już w drugiej fazie to jakby techniczne treningi, które też trwały po 3 godziny, nawet dłużej. Były też i takie, że nawet jako trzeci trening po kolacji był przeznaczony na właśnie szlifowanie czy tam eliminowanie błędów technicznych. W tej chwili się tak nie trenuje, nie ma takiej potrzeby. Tak ciężko i tak wydolnościowo, bo mecze trwają krócej. Zawodnicy w tej chwili te treningi są na szybkości oparte. Nie potrzeba aż tyle ton przerzucić i w góry też zaprzestano raczej chodzić. Myśmy chodzili w góry, na przykład się tam to przydało w Meksyku, bo to na dużej wysokości miasto położone i myśmy właśnie z gór pojechali do Meksyku i się czuliśmy bardzo dobrze, bo to podobne wysokości, natomiast
gdybyśmy nie byli w górach wcześniej na obozach, to wszyscy, co byli w Meksyku, na pewno potwierdza, że było bardzo ciężko. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Dołączy do nas pan marszałek Zbigniew Wojciechowski. Panie marszałku, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za wsparcie, bo proszę was wspiera wydanie książki. Bardzo proszę. Mistrzu, z Tomkiem się znamy. Jeszcze bardziej może nie chcę nadużywać słowa przyjaźń, ale zaprzyjaźniliśmy się pod fortuną. Dobre czasy. My bardzo za to wszystko dziękuję, zwłaszcza za piękne dzieła, które sportowe, które dzięki Tobie powstały, były, w których emocjonowaliśmy się i szczyciliśmy się. Ja przepraszam za spóźnienie, ale w tym samym czasie u ojców Dominikanów było otwarcie klubu samopomocy dla dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem. Stąd ta moja spóźniona obecność. Jeszcze raz bardzo wiesiony też dziękuję, że podjął się tego dzieła. On spokojny, cichy, ale tak, swoje robi, prawda? I dziękuję Ci, Wiesiu. No i cóż, fajnie, że takie też właśnie dzieła książkowe powstają, bo to zostaje ślad. Ja, jeżeli tylko będę mógł dalej w podobnych sprawach, zawsze będę wspierał. Zresztą mnie do spraw sportowych nie trzeba namawiać. Czuję to i zawsze byłem i będę życzliwy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a Tobie, Tomku, życzę właśnie zdrowia i sił dalej, żebyś propagował to swoje dzieło, które stworzyłeś i z którego jesteśmy tak wszyscy dumni, szczycimy się. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego i jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję autorowi, panu Kowatowi, panu Tomaszowi Dziewczynowi, autorowi. Dziękuję też jeszcze raz Państwu przewodniczący za przyjęcie na zawodę. I zapraszam do kolejnych prawa, żeby to zadawało.